Przedstaw wzór funkcji f od x w postaci kanonicznej. Przepiszmy wzór naszej funkcji, czyli mamy f od x. To jest w liczniku minus 4x plus 2, a w mianowniku 1, 2, x minus 5. Na początku wzór funkcji przekształcamy do takiej postaci, aby w mianowniku przy x był tylko współczynnik 1. Czyli musimy pozbyć się tej jednej drugiej. Proponuję, aby wyciągnąć tą jedną drugą jako wspólny czynnik przed nawias w mianowniku, a jednocześnie wyciągniemy jedną drugą przednawias w liczniku, po to, aby potem te jedne drugie ze sobą skrócić. Zacznijmy od mianownika. Czyli wyciągamy jedną drugą przed nawias. I teraz, jaka liczba razy jedna druga da nam jedna druga x? Oczywiście x. Tu we wzorze mamy minus, więc przepiszemy minus. I zastanówmy się, jaka liczba pomnożona przez 1 drugą da nam 5. Oczywiście będzie to 10, bo 10 razy 1 druga daje nam z powrotem 5. Analogicznie robimy w liczniku, czyli też wyciągamy jedną drugą przed nawias. I teraz jaka liczba razy 1 druga da nam minus 4x. Mamy tutaj wyciągniętą liczbę dodatnią, więc na pewno minus zostanie w nawiasie. I teraz jaka liczba razy 1 druga daje 4? Będzie to oczywiście 8, bo 8 razy 1 druga to jest 4. No i zostaje jeszcze x. Teraz jaką liczbę tu wpiszemy, aby pomnożona przez 1 drugą dała nam plus 2? Oczywiście będzie tu plus. I teraz 4 razy 1 druga daje nam 2. Teraz możemy już jedną drugą w liczniku i w mianowniku ze sobą skrócić. Proponuję, aby jeszcze przepisać wzór naszej funkcji, czyli w liczniku mamy minus 8x plus 4, a w mianowniku x minus 10. W kolejnym etapie mianownik przepiszemy. A do licznika sztucznie wprowadzimy wyrażenie z mianownika, czyli mamy w mianowniku x minus 10 wprowadzamy to samo wyrażenie do licznika, czyli również mamy x minus 10. I teraz tak należy podopisywać te jakieś liczby, aby po wydziałaniu z powrotem dostać to, co było w liczniku. Zwróćmy uwagę, że tu przy x mamy współczynnik 1, wcześniej przy x był współczynnik minus 8. Czyli cały ten nawias musimy pomnożyć przez minus 8, po to, aby yy, dostać wyrażenie minus 8x. Zobaczmy, co dostaniemy po opuszczeniu nawiasów. Minus 8 razy x to jest minus 8x, minus 8 razy minus 10 to jest plus 80. Czyli w chwili obecnej, po przekształceniu, mamy w mianowniku minus 8x plus 80, a wcześniej było minus 8x plus 4. Więc zastanówmy się, co musimy dopisać jeszcze w liczniku, aby z powrotem mieć plus 4. Oczywiście to będzie minus 76, bo 80 minus 76 z powrotem daje nam 4. W kolejnym etapie możemy już nasz ułamek rozłożyć na dwa ułamki. Pierwszy ułamek wygląda następująco. Oczywiście wspólny mianownik w obu ułamkach będzie taki sam, czyli mamy x minus 10 i tu również będzie x minus 10. W pierwszym ułamku w liczniku wpiszemy tylko to pierwsze wyrażenie, czyli minus 8 i w nawiasie x minus 10. Natomiast w drugim liczniku, w drugim ułamku, wpiszemy końcowe wyrażenie, czyli mamy minus 76. Teraz, jeżeli chcielibyśmy dodać te dwa ułamki z powrotem, to wspólny mianownik przepisujemy, liczniki dodajemy i dostajemy to, co było na początku. W pierwszym ułamku możemy skrócić wyrażenie, zarówno w liczniku, jak i w mianowniku x minus 10, czyli skracamy to wyrażenie i z pierwszego ułamka dostajemy minus 8. Drugi ułamek przepisujemy bez zmian. I teraz już tylko y, zastosujemy kosmetykę, czyli zamienimy y, te wyrażenia miejscami, czyli z przodu będzie minus 76 przez x minus 10, a na koniec damy minus 8. W ten sposób otrzymaliśmy postać kanoniczną funkcji f.